środa. A więc omawiamy fiszkę z wczoraj. Fiszkę, którą mam nadzieję gdzieś tam w głowie umiejscowiliście i zaczęliście o niej myśleć. Czy ludzie dookoła ciebie są dlatego, co dziś masz oraz co możesz im kiedyś dać, czy dlatego, że jesteś sobą? Mega trudne. Nigdy nie spodziewałem się, że pracując nad sobą, rozwijając siebie, dojdę do tego etapu, w którym ludzie będą po prostu do mnie lgnęli. Czytałem książki tam, wiesz, o przyciąganiu, o tym, że trzeba tak zrobić, że ci ludzie chcą, że jest taki magnetyczny i w ogóle, no ale no kim ja byłem? Zwykłym typem, który ani nie wyglądał, ani nie miał w głowie. I okazało się, że po drodze, pracując nad sobą, ucząc się, rozwijając się, człowiek tak się zmienia, że te zmiany powodują przyciąganie innych. Te zmiany powodują wzrost rozpoznawalności, sławy. A więc ludzie chcą się do ciebie przytulić, ogrzać w twoim blasku. Te zmiany powodują, że więcej zarabiasz, a więc ludzie chcą mieć dostęp do tych pieniędzy. Za darmo. Nie chcą dla ciebie pracować. Chcą, żebyś im postawił, żebyś im pożyczył, żebyś im dał. Daj, 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 daj. Panda, panda, panda. Pożycz do pierwszego. I w pewnym momencie zobaczyłem, że jest strasznie ciężko odróżnić tych prawdziwych ludzi, którzy są dla mnie. Przecież byłem sobą. To czemu oni przez tą otoczkę sławy, bogactwa nie widzieli mnie? Bardzo ciężko jest tych ludzi odróżnić od tych, którzy przyszli tylko i wyłącznie po to, żeby dostać. Daj mi, natychmiast, już, bo mi się należy. Masz więcej niż ja. Ty jesteś znany, kurwa, tobie jest łatwiej. Masz pieniądze, tobie jest łatwiej. A gdzie ta droga tych 25 lat zapierdalania? Tych 25 lat odmawiania sobie? Masakra. Nie trafiłem w życiu na zbyt wielu takich hardkorowych ludzi, którzy przyszli mnie typowo wykorzystać, ale byli tacy. Udaje mi się trafić na dobrych ludzi, ale dlatego, że potrafię wyznaczyć granice. Dlatego, że wiem, czego chcę. I jednocześnie co jakiś czas o tym myślę. Co jakiś czas się zastanawiam, jak długo ta osoba będzie. Zrozumiałem, że nie wszyscy będą całe życie. Zrozumiałem, że niektórzy przyjdą, odejdą. A więc biznesowo pilnuję, żeby wykonali swoją pracę, za którą płacę. Życiowo wiem, jakich chcę mieć przyjaciół i znajomych. A więc z wiekiem zaczynam rozróżniać te dwie sfery. Biznesową i prywatną. Kiedyś były dla mnie sklejone. Pomyśl nad tym, pomedytuj, porozmawiaj ze znajomymi. Jest to idealny temat na gadkę, na rozmowę. Nie musisz narzekać, nie musisz stękać, nie musisz miauczyć i tak dalej. Możesz zadać pytanie, a jak ty masz? Czy kiedykolwiek ktoś z tobą się zakumplował dla twojego samochodu, kasy, cycków, konta na Instagramie? A miałaś tak, że rozmawiałaś z koleżanką, myślałaś, że z twoją super kumpelą, i się okazało, że była fałszywa? Jak tych ludzi rozpoznajesz? Jest to idealny temat do rozmów. Bardzo inteligentnych rozmów, które ci życzę. I dobrych decyzji ci życzę. Miłego dnia.